Cześć kochani! Dziś zaczynam tak dziwnie vlog, bo zaczynam o 4 już po południu, jest sobota. Mamy długi weekend, bo 8 grudnia tutaj jest święto i przez to, że właśnie jest we wtorek, to mam długi weekend. Tak naprawdę w poniedziałek będę musiała trochę pracować, ale już będę musiała pracować z domu, więc cieszę się bardzo, że nie będę musiała rano wstać, żeby pójść do pracy, tylko po prostu pracować w domu. Co jest sobotą? Myłam właśnie teraz głowy. Dzisiaj mam taki gorszy dzień. Czy też tak macie, że są takie dni, które byście chcieli, żeby po prostu skończyły się szybko, żeby noc wam poprawiała humor? Ja tak mam dzisiaj, bo po prostu 2 tygodnie temu, znaczy no tydzień temu, to zrobiłam badanie krwi i w tym tygodniu byłam u lekarza, żeby jej pokazać, jak wyglądają, i one nie wyglądają dobrze, bo wróciła moja anemia, pogorszył się mój stan z tym Hashimoto, czyli niedoczynnością tarczycy, więc będę musiała brać nowych leków, zmienić terapię i iść do specjalisty znowu po 2 latach, i więc może być tak no nie najlepiej jak na razie, ale więc chyba dlatego mam taki zły dzień, możliwe, bardzo możliwe. No i co? Ale tak jest. Takie życie mamy. Czasami mamy gorsze dni, ale co? Vlogmas jest. 8 się tutaj robi choinkę. Przybiera się, jak się mówi. Dekoruje się. O, choinkę będę dekorować też mieszkanie, więc cieszę się, że będę miała w tym weekend trochę czasu do rzeczy, których lubię, tak jak właśnie święta. No i co? Właśnie teraz umyłam głowę, muszę wysuszyć teraz włosy, bo zaraz jedziemy do mamy Giuliano, żeby jej pokazać nasz filmik ślubny, bo już dostaliśmy filmika i podlinkuję wam go tutaj na dole, żebyście mogli zobaczyć. Są 2 filmiki, jeden jest krótki, drugi jest dłuższy. I co? Tyle. No, dzisiaj wieczorem już zobaczymy się z taką parą naszych przyjaciół. Idziemy do kina, już mamy kupione bilety. Jedziemy na Mr. Holmesa. Ja bardzo lubię Sherlock Holmesa, więc cieszę się bardzo, że jest na film o nim. Też lubicie Holmesa? Powiedzcie mi w komentarzach, to będziemy miały wspólny argument kolejny. I co? No, tyle. Mam nadzieję, że u was wszystko ok. Ja właśnie teraz wysuszę sobie głowy. Głowy. Włosy. Jak fajne, że filmiki zawsze mi poprawiają humor. I co? I zobaczymy się później. Już jestem gotowa, tam się Giuliano szykuje, taki outfit, bardzo prosty, mam taki komin z Intimissimi, to jest naszyjnik, który dostałam od koleżanki w zeszłym roku na urodzinki, sweter jest, nie pamiętam z jakiej firmy, to jest taki włoski sklep, który tutaj już nie istnieje. Tutaj mam, za każdym razem chcę mówić sukienkę, nie sukienkę, tylko spódnicę, o, z H&M-u i do tego swoje czarne
kozaki, które mają dwa suwaki. Tutaj jest taki złocisty, pozłacany. O. Tutaj jest taki normalny suwak. Makijaż to ciągle ten sam, więc nie będę Wam pokazać. I co jeszcze chciałaś powiedzieć, że co kupiłaś? Pokazać, słuchajcie, bo wprawdzie my robimy to osobiście, ponieważ pieczemy pierniczki, jakieś tam ciasteczka, ale na przykład dla takich leniwych osób, albo dla osób, które no, nie mają jakiegoś tam talentu, a mają na przykład małe dzieci. Znowu się w Biedronce pojawiły gotowe pakiety, takie do zajęcia się właśnie wieczorem z dzieckiem, ewentualnie przed świętami. Są pierniczki korzenne wypiekane, są do tego mazaki, jakieś tam dodatkowe posypki, nieposypki, także fajna zabawa. Ja kupiłam to dla swojej koleżanki z pracy, ona ma też taką małą wnuczkę, więc myślę, że będą miały zajęcie na któryś wieczór. Także też polecam ewentualnie, jakby ktoś chciał się jeszcze pobawić ze swoim dzieciaczkiem. Hej kochanie, dzień dobry, jest już niedziela rano. Niedziela dziś jest. Który to dzień dzisiaj? 6 chyba? Chyba tak. 6 grudzień. Tak, tutaj jest kalendarz adwentowy, który żeśmy wczoraj kupili z Giuliano. Dla Giuliano tak naprawdę, bo tam są w środku czekoladki, a ja czekoladek nie mogę jeść. Więc. Kalendarz adwentowy jest. I co? No, jak widzieliście, zjadłam już śniadanie, oglądam YouTube'a, bo przez cały tydzień nie oglądam, mam vlogmasów, więc muszę oglądać wszystkie. O Jezu, to będzie długie, długie. I co? Jestem w piżamie jeszcze. Za oknem jest okropna pogoda. Od wczoraj jest okropna pogoda, bo jest mgła i tak wygląda naprawdę niefajnie. Ale co, zaraz zmienię po prostu pokój. Idę tam na sofie, gdzie normalnie kręcę filmiki i chyba będę trochę robić zakupów online, bo muszę parę prezentów świątecznych kupić. I chciałam zobaczyć parę rzeczy jeszcze. I co? Nic, taka niedziela, taka spokojna po prostu. Już dzisiaj czuję się lepiej, więc no, jest fajnie. No, widzicie, jaka pogoda. Już teraz lepiej, bo rano nic nie było widać za oknem. Mam tutaj rzeczy, które chcę na moim koszyku na Amazonie. Są rzeczy dla mnie, są prezenty. Książki trochę takich papierowych. No. Ale strasznie dużo to wyjdzie. Więc zobaczymy, czy biorę wszystko. No to jest takie coś, które szuka mój siostrzeniec, bo nie ma tych. No i to jest fajne. Giuliano bardzo lubi Star Wars.
przygotowanie do obiadu. Tu jest nasz polpettone, czyli wielki kotlet mielony, który się normalnie robi albo na patelni, albo tak jak ja bardziej lubię, to w piecu właśnie poszlakiem w dół. Więc tak, teraz wstawiam ten nasz obiad. I tu kolejne. Ten to jest surówka z jak się to mówi po polsku? Artichok. Z karczochu. O. Surówka z karczochu. Jedna z moich ulubionych. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo te karczochy to nie wyglądały jak najlepiej. A tam się gotuje nasz polpettone. Już prawie koniec gotowania. 8 minut. Hej! Już wieczór, już 6. Skończyłam się ubrać właśnie teraz, bo jedziemy do moich rodziców. Po prostu posprzątaliśmy gdzieś mieszkanie, więc nic takiego. Chciałam Wam pokazać, jak się ubrałam. Mam na sobie tą sukienkę, którą użyłam jako tunikę, którą kupiłam w Stanach. I pod spodem założyłam taką spódnicę z H&M-u. Więc tak po prostu. I teraz muszę jakiś sweter do tego założyć. I może jakiś naszyjnik. I co? Do tego znowu mam te same kozaki co wczoraj, więc żadna nowość.